Siemka wszystkim z tej strony Kitek, a dzisiaj jestem razem z naszą Mofinką. Hejka, to ja! Dobra, no i co? No i dzisiaj w tym momencie przygotowujemy kolejne triki, tak? Szybkie sekrety, które można znaleźć w toce. Dzisiaj lecimy oczywiście do tego dodatku, czyli dodatek tak zwany straszny dom, tak byśmy to nazwali, to był straszny dom chyba, tak? On miał też swoje humorki. Jakie humorki? Straszny dom miał swoje humorki? No tak, nie pamiętasz, że czasem ci coś pokazuje. Chodzi ci o krampeta. Krampet, który jest w tym oto... Oj, pokazał się za pierwszym razem. Może to naprawili w końcu? Może. Widzicie, tu jest krampet, którego możecie sobie wziąć oczywiście elegancko, więc naprawdę mega sztosik. Oprócz tego, jeżeli wchodzicie sobie tutaj do domku, to w tym domku jest kilka sekretów. Pierwszym z nich jest to, że pod właśnie umywalką macie sekrety, przepisy na różne stare jedzonka. Tak więc możecie sobie na przykład połączyć robaki z makaronem. Jak? No pyszne są ten. Więc tutaj macie na przykład pierwszy przepis. No tak, macie tutaj na przykład tomato i gdzie jest nasz ziemniaczek. Ziemniaczek łączymy go i macie jakąś pulpę. O, jak z kurzem, to kurz spod pralki czy z czegoś. Tak więc tu macie jakieś trzy dziwne jedzonka. Jedziecie sobie oczywiście w tą stronę. Otwieracie w sumie to, o tak schowane, czyli tą głowę. Naciskacie ten przycisk. Otwiera wam się tutaj tajne przejście, w którym macie taki manuskrypt. Okej, on nam jest potrzebny. Otwórzmy windę i wkładajmy. Na początku włożymy sobie tutaj tego obraza i ten manuskrypt, ja bym tak nazwał. Na wszelki wypadek weźmiemy też jeszcze ten obraz, bo nie do końca pamiętam, jakie obrazy będą nam potrzebne. Tu jest pan cukierek, oprócz niego jest dziwne radio, które można nosić. Łóżko i chyba tutaj nie ma już żadnych obrazów. Wiesz co? Na wszelki wypadek weźmy wszystkie obrazy, ponieważ obrazy nam zaraz będą potrzebne, więc skaczemy w tym momencie na piętro numer 2, Mufinga. Ty wiesz, co jest na piętrze numer 2? Pokój, który otwieramy, właśnie, który otwieramy za pomocą obrazów właśnie. Więc otwieramy naszą windę, jesteśmy tutaj, tu otwieracie sobie, tutaj macie kolejne obrazy i tutaj macie strój i diament. Oprócz diamentu macie jakby drugi manuskrypt, ja bym to tak nazwał, i tutaj macie jak ustawić po prostu taką maszynę, którą za chwilę zdobędziemy. Dobra, bierzemy sobie na początku właśnie te obrazy, lecimy po kolei. Dobra. Ten pierwszy obraz pasuje tutaj. Trik z tymi obrazami jest takie, że jak wrzucić do wody, to one się też zmieniają. Teraz pokazała wam się tutaj wajcha. Naciskacie elegancko szybko tą wajchę i zobacz, Mufinka. Otwiera nam się właśnie nasz tajemniczy pokój, ale zanim do niego pójdziemy, pamiętajcie o tym, że tutaj macie schowane różne rzeczy, a tu pod stołem jest pan chomiś, ja bym to nazwał, może piesek taki, który jest w bandażu, mumia piesek tak zwany. Do basenu ugotowałeś? Tak, do basenu. Można je wrzucić do wody gdziekolwiek i w tym momencie będą zmieniać. Dobra, jesteśmy tutaj i ogólnie, żeby sobie otworzyć ten właśnie elegancki piecek, bo tutaj macie różne mikstury, eliksiry, tu macie jakiegoś dziwnego pieska, tak to nazwijmy, pieska. Bierzecie sobie te dwie rzeczy i teraz tak, ogólnie jeżeli chodzi o nie, a jest tu rozpisane, czyli lewo, oj, prawo, lewo i teraz tak samo, nie, te musimy dwa nacisnąć, okej. Okay. I teraz otwiera nam się przycisk, który musimy nacisnąć i dzieje się tutaj nam jakieś dziwne rzeczy, odpala nam się elegancko maszyna, którą wam pokazywałem już nieraz, oczywiście tutaj też macie jakiś taki, o, wow, co tu się dzieje? No to jest straszne. Co tu się dzieje? To jest straszny dodatek, więc musi być przez chwilkę strasznie. A teraz co? Naciskamy, o, to wyjedzie czy nie wyjedzie w końcu? A, no dobra, i teraz się otwiera. Tutaj ogólnie możemy zamykać różne inne rzeczy, no i to jest pan glut, którego jak założycie na kogoś, to on przemienia ludzi w gluty i w tym momencie ta osoba, która coś trzyma, zamienia to w gluta. Można to bardzo fajnie wykorzystywać i zamieniać wszystko w właśnie gluty. Nawet chyba dziecko da się zamienić w gluta, tak? Dobra, zostawmy ten temat z dzieckiem na bok, a teraz lecimy sobie dalej. O, ogólnie to możecie to włożyć zawsze i ewentualnie to... Aj, nie o to mi chodzi, o zamknąć. Ale dobra, lecimy do następnego dodatku. Tu już chyba wzięliśmy wszystko. Tu już nie ma żadnych sekretów. Oprócz właśnie, mówię, tych naszych pięknych obrazów, których może wam pokażę, jak już dojdziemy do domku, bo to nie ma sensu w tym momencie specjalnie lecieć na basen, bo my chyba koło basenu teraz nawet nie jesteśmy, a lecimy teraz do naszej kawiarni. Tu jest bardzo szybkie te sekrety, ponieważ tu jest tylko schowany chyba diament, ewentualnie nowe rzeczy, nowe ciasta. Dobra, jeżeli idziemy sobie tutaj, wchodzimy na sam koniec, otwieramy to i mamy nasz pomarańczowy, elegancki diament, którego tu widzicie. Oprócz tego możecie sobie tutaj zrobić naprawdę dużą ilość ciast i różnych słodkości. Mufinga bardzo lubi ten dodatek, zwłaszcza, że ten dodatek jest darmowy i mamy tu nawet darmową Nutellę, więc on jest naprawdę mega sztos. Ale niektórzy mieli z nim problem. Czemu? Ale to wiesz, to toka się bardzo często resetuje. Dobra, lecimy do następnego dodatku, czyli nasz Festiwal Dyni. Festiwal Dyni jest naprawdę mega sztos. Dlaczego? Dlatego, że w nim można robić ogromne jedzenie. W sensie ogromne dynie i ogromne chyba papryczki chili, dobrze pamiętam? Jak ty nie pamiętasz, Mufinka? Nie śpi, Mufinka, tylko nie wolno spać, tylko nagrywamy teraz. Mufinka tutaj nam zasypia ogólnie przy nagrywaniu. Przynudzasz. Ja przynudzam, serio. Bardzo niemiła jesteś, widzicie? Dobra, tutaj macie strój czarodzieja, jeżeli byście chcieli się przebrać w... nie wiem, strój Hogwartu, czy coś takiego, nie wiem, Mufinka bardziej się zna, ale ona się nie udziela. Tu macie liska schowanego, a oprócz tego lecicie sobie właśnie w tą stronę, tutaj nie macie już nic. Tu jest w ogóle sokofirówka, do której wrzucacie sobie różne rzeczy i możecie potem napełnić elegancko sobie piciem, w sensie, możecie tu przerobić chyba prawie wszystko, tak samo w tej sokofirówce, tak jak z mlekiem, ale... Myślę, że nie dzieci.
Dokładnie, tutaj żeby otworzyć coś takiego, naciskacie ten nasz piękny księżyc. Jeżeli złączycie teraz te dwie połówki, robi się, ja bym to nazwał krwawym księżycem, można coś takiego nazwać, czy nie, krwawym słońcem. I teraz w tym momencie, widzicie, tutaj rosła taka malutka dynia. Jeżeli w tym momencie przy tym palimy właśnie to, będą nam rosły ogromne, ogromne jedzonka. Ogromne jedzonka, ogromne warzywa, gigadynie i inne. Więc ogólnie ja bym chciał wytestować, czy też te nowe jedzenie, czy można zrobić na przykład gigamelona. Ej, właśnie, nie robiliśmy nigdy gigamelona, ani giga innych. Piszcie, czy chcecie taki odcinek, w którym robimy właśnie giga różne jedzenie, właśnie to jest, ale gigabatat, ja nie mogę. A oprócz tego, tutaj jak naciśniecie tą dynię, to tu jest schowany pan Krampet. Elegancki pan Krampecior, który właśnie tutaj sobie siedzi. Tą dynię oczywiście w ogóle można ją wyciąć w naszej sokowirówce, w naszej takiej maszynie. Możecie robić, mówię, sok ze wszystkich, więc to jest naprawdę mega sztos. Naprawdę to jest mega, mega dodatek, a tu jest mini kucyk! A tu już nie ma nic takiego ciekawego z takich sekretów, ale dodatek jak najbardziej na plus. Bo normalnie wyrośnie wam taka dnia, jeżeli wyłączycie sobie to słońce i uznajmy, że zasadzicie, o, może od razu wam to pokażę. Jeżeli zasadzicie normalnie to, że nie wyrośnie już wam taka wielka jak przed chwilą, czyli taka ogromna, zobaczcie, i to jest maksymalna dnia. Tak więc różnica jest ogromna, opłaca się robić z tamtego. Czyli już przeszliśmy chyba całą mapę, tylko trzy dodatki tu były. Tak jest, że lepiej sadzić w jakimś okresie pewne rzeczy. No dobra, ale to rośnie dużo, dużo większe. Okej, jesteśmy tutaj w następnym dodatku. Wow, tu już chyba byliśmy. Nie, jeszcze nie byliśmy. Dobra, skoczymy sobie na początku na... Ja bym skoczył chyba na policję może? Nie, ja bym skoczył do szkoły. I to będzie nasz ostatni chyba dodatek, jaki dzisiaj sprawdzimy. A jutro będzie kontynuacja, czy jutro? Jutrze raczej będzie kontynuacja, bo co dwa dni mamy tokę. I ogólnie jeżeli chodzi o to, to tutaj macie sekret, że jak kręcicie tym globusem, to ogólnie za chwilę uderzy nam tutaj asteroida właśnie w ten globus. To jest śmieszne. O, widzicie? Leci asteroida, ja was tutaj... O, tutaj wam pokażę. I patrzcie, uderzyła w to. Naprawdę mega sztos, nie wiedziałem, że coś takiego jest, to wy mi to napisaliście, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny sekrecik. Oprócz tego, z naszego szkieleta możemy zabrać sobie jego kostium. Tutaj macie schowany niebieski diament, z tego co pamiętam, dokładnie, niebieski diamencior. Ale nie jest już przezroczysty. No nie jest, ale można zawsze, tak? Chodzi mi o to, że możecie sobie zabrać. Zobaczcie, jeżeli założycie mu strój, to... O, nie. Na nim to działa tak, a na jakimś innym wygląda to właśnie w ten oto sposób, ale tu jest na przykład coś mega sztos, czyli na przykład gumy balonowe, które jesteście w stanie nawet dać zwierzakom i one wtedy robią różne śmieszne balony, tak? Więc dajmy go do zjedzenia komuś. On je je, czy nie? On nie je, bo on tutaj nam pomoże zrobić balona. No zrób to. Weź tą gumę do... Proszę cię bardzo. I w tym momencie on sobie będzie robić bańki, tak? Bańki? Jak się to mówi? Wow, jaka duża bańka z tego. Oprócz... Balon z gumy. Balon, właśnie. Nie mogłem znaleźć, nie mogłem znaleźć, jeżeli chodzi o to nazwania tego, a to jest balon o złota kupa. Nie ma tutaj już nic. Więc jeżeli chodzi chyba o ten dodatek, to myślę, że to jest chyba wszystko. Nie ma tu nic ciekawego, oprócz chyba naszej gaśnicy, którą uwielbiam, którą możecie sobie latać teoretycznie. Co? My jesteśmy tutaj ciekawi. No, my jesteśmy tutaj jedynie ciekawi. Oprócz tego tu macie jakieś różne napoje. Ja jestem ciekawy, czy w ogóle można to pić. Testowaliśmy, czy te napoje da się pić. Wow, to się da wypić. On się uśmiechnął. Więc ja na przykład bym się troszeczkę bał. A właśnie, możecie tutaj połączyć różne wywary. I one w tym momencie, z tego co pamiętam, potrafią eksplodować, jeżeli je dolejecie właśnie do tej próbki. To jest właśnie magnes, którego nigdy nie używaliśmy. A ja bym kiedyś spróbował coś z nim zrobić. Na pewno są jakieś triki z nim. Dobra, no to co? My dolewamy tu do probówki różne mikstury. Robimy jakiś dziwny eliksir. Odpalamy nasz palnik. I myślę, że to zaraz wyparuje. Bum! I nie ma. No i co? Ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawicie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. My widzimy się jutro w następnym odcinku. Tak więc na razie wszystkim. Bye.